Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Mamy odcinek dotyczący drona DJI FPV. Jest on już na rynku 2 miesiące. Wiele doświadczeń za nami, wiele rozbitych dronów również. Jeśli oglądaliście pierwszy ten epizod z cyklu, on mówił o pozytywnych cechach, a w tym odcinku powiem o swoich odczuciach negatywnych i dlaczego ludzie nie kupują tego drona. Znalazłem 10 takich cech, które dla mnie są ważne i postaram się w tej hierarchii od najmniej ważnej do tej najważniejszej Wam przybliżyć swoje odczucia, doświadczenia, ale także opinie z rynku, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten model. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, podstawowa sprawa to jest kompatybilność z innymi akcesoriami i z innymi modelami. Jeżeli wchodzimy do świata FPV, zwykle mamy te urządzenia ze sobą kompatybilne, także jak na przykład Tango, jesteśmy w stanie odbiornik zamontować do każdego quada, jesteśmy w stanie używać Crossfire praktycznie wszędzie. Tutaj kupujemy quada, kupujemy radio do niego i kupujemy gogle i okazuje się, że quad nie jest kompatybilny z żadnym innym radiem, takim jak na przykład Tango. Nie jesteśmy w stanie do niego zewnętrznego odbiornika zamontować, nie jesteśmy w stanie z nim nic zrobić oprócz oryginalnych akcesoriów i podzespołów. Także pod tym względem jest bardzo słabo, nie można też wykorzystać tutaj innych gogli czy zamontować innego wideotransmitera, bo wszystko dostarcza nam DJI i to wszystko niestety nie jest kompatybilne z innymi zestawami. Nawet jeżeli chcemy sobie dokupić na przykład 5-calowego drona i gogle będą nam pasowały do wideotransmitera, który się nazywa Vista, to niestety już radio nie będzie działało i trzeba będzie dokupić kolejny nadajnik, kolejne radio, żeby można było polatać dodatkowym dronem w tych samych goglach. Pod tym względem jest to bardzo, bardzo kiepskie. Uważam, że powinno być to zrobione dużo lepiej i na przykład możliwość przełączenia czy montażu zewnętrznego odbiornika, chociażby TBS Crossfire albo Tracer. Bardzo dużą przeszkodą, jeżeli chodzi o nabycie i eksploatację tego quada, to jest cena akumulatorów. Cena akumulatorów to około 600 zł, 150 dolarów w Stanach. Zwykle akumulatory do FPV są 4 razy tańsze. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj mamy inteligentne cechy, jest to akumulator bezpieczny, ale mimo wszystko jego cena jest za wysoka. Jeżeli ktoś chce porządnie polatać, to nawet 3 mu nie wystarczą. A jeżeli chodzi o FPV, możemy tych akumulatorów mieć naprawdę dużo. Dajemy radę na bieżąco sobie z nimi gospodarować, bo za tę cenę można kupić 4 akumulatory. Równolegle do ceny akumulatorów bardzo irytująca jest cena i jakość śmigieł, trwałość, pod kątem trwałości, bo zwykle w FPV jest tak, że zahaczamy wiele razy, czy to o trawę, czy to o drobne gałęzie, pojedyncze, których nie widać, ze względu na to, że nie mają na przykład liści. I śmigła zwykle, one są naprawdę wytrzymałe, nawet jak mamy turtle mode, czy jak dron nam się obróci, przewróci, te śmigła są na tyle wytrzymałe, że nie niszczą się za każdym razem, a jeżeli się nawet zniszczą, to kosztują naprawdę nieduże pieniądze, typu 10-15 zł za komplet 4 śmigieł, natomiast w przypadku DJI FPV są to śmigła bardzo nietrwałe, podobne do śmigieł z Mavica, ale tutaj trzeba mieć świadomość, że w FPV jest kontakt z przeszkodami, z obiektami, z glebą i dlatego te śmigła faktycznie one wymagają albo poprawy, albo wymagają tego, żeby zaopatrywać się u trzecich dostawców, bo cena 69 zł w Polsce za komplet 4 śmigieł to jest co najmniej 4 razy wyższa od tych klasycznych cen obowiązujących na rynku w przypadku quadów 5-calowych. Następna kwestia, słuchajcie, która wielu użytkowników odrzuca, to jest cena ubezpieczenia DJI Care i napraw, pierwszej i drugiej naprawy, bo pierwsza naprawa plus ubezpieczenie kosztują nas około 63-64% drona, więc jest to naprawdę dużo i wiele osób nie decyduje się na Care, tylko po kraksie naprawia go na własny koszt. Okazuje się, że za jakieś 500-600 zł można mniej więcej w tej kwocie naprawić już w serwisie DJI fabrycznym w Niderlandach właśnie tego drona i otrzymać właściwie nowy egzemplarz zamiast tego używanego. Stosunek tej ceny DJI Care do tego, co tutaj mamy, w przypadku płatnych napraw jest co najmniej dziwny dla mnie i pozbawiony logiki.
Kolejna sprawa, która mnie dosyć mocno tak zbiła z tropu, to jest dostępność pojedynczych dronów. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili kupić ani w Polsce, ani na stronie producenta, czyli DJI.com, pojedynczych dronów, nowych, fabrycznych na rachunek. Oczywiście, jeżeli ktoś odsprzedaje poszczególne akcesoria, można to zrobić. Natomiast mówię o tym, że ta pozycja występuje w cenniku, występuje w sklepach internetowych, natomiast de facto cały czas jest status pokazany jako niedostępny. I jeżeli ktoś chciałby mieć drugiego drona, jeżeli sobie kupił zestaw combo, ale obawia się tego, że będzie miał przestoje, na przykład 2-3 tygodnie na naprawę, chciałby mieć w ruchu cały czas drona, bo nim na przykład zarabia, więc już byłoby ciężko to zrobić, trzeba kupować cały sprzęt, czyli drugie gogle, drugi zestaw właściwie combo, nie można dokupić sobie pojedynczego egzemplarza. Kolejna sprawa, która jest dosyć mocno irytująca, to jest OcuSync 3.0, a kompatybilność. Mamy gogle V2 tutaj w tym zestawie, no i co z tego, że otrzymujemy fantastyczne gogle, nowa technologia. Jak wyszedł kolejny dron, DJI R2S, i okazuje się, że on niestety nie jest kompatybilny na dzisiaj z goglami. Brak konsekwencji, jeżeli chodzi o poszczególne produkty i brak tej kompatybilności, to się rzuca już w oczy nie po raz pierwszy, że są produkty na przykład pod OcuSync, działające pod OcuSync 2, a nie jesteśmy w stanie podpiąć tych białych gogli, tak tutaj OcuSync 3 i nie jesteśmy w stanie tych czarnych gogli używać, tych gogli FPV razem z DJI RS 2. Dla początkujących może to być nie takie istotne, ale jeżeli zaczynamy wymagać coś więcej, okazuje się, że ten quad, nawet jeżeli popatrzymy na jego sam kształt, na ten jego profil, to widać, że on jest bardzo podatny na wiatr i faktycznie jest wiele takich sytuacji, kiedy ujęcia mamy niestabilne, pomimo że jest tutaj wbudowana stabilizacja, to on nie lata najbardziej płynnie i ma podczas lotu szereg takich sytuacji, że nim mocno targa w powietrzu. Ja uważam, że on jest dobry do nauki dla osób, które są zasobne, mają trochę więcej pieniędzy, a nie mają czasu, energii i cierpliwości do tego, żeby same poświęcały czas i odkrywały ten świat FPV od podstaw, poświęcały na przykład na to cały rok, żeby nauczyć się latać. Pod tym względem faktycznie jest lepiej, natomiast jeżeli wgłębimy się, tutaj nie ma żadnego dodatkowego egzemplarza. Zainwestowaliśmy w cały komplet combo, a nie mamy na przykład lepszego drona, bardziej zwrotnego czy bardziej agresywnego, jeżeli chodzi o freestyle. Nie ma takiej opcji, pod tym względem mamy zamknięte możliwości i to jest dla mnie taka wada, że jeżeli ktoś pójdzie na wyższy poziom i już rozwinie się, jest zamknięty w tym ekosystemie, nie jest w stanie uzyskać lepszych parametrów lotu. Kolejna podstawowa wada tego systemu to jest jedna kamera. Kamera, która jest zamontowana na stałe na gimbalu jednoosiowym. W przypadku klasycznych kładów FPV możemy tutaj żonglować całą gamą kamer. Jeżeli mamy potrzebę na przykład wysokiej jakości nagrań w 5K, można zastosować 9, Hero 9. Jeżeli chcemy na przykład ujęcia w 360, można zastosować kamerę Insta360 Go na przykład, czy X2. Więc tutaj te możliwości są, można zastosować też drugą kamerę, jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt przód-tył. Tutaj jest ciężko, dlatego że on jest wyprodukowany i to jest tak dostosowany, że każda do niego dopinka powoduje, że bardzo głośno pracuje i też wibracje powstają. Dopinaliśmy tutaj różne kamery do niego i za każdym razem odczuwało się to, nawet przy małej kamerce takiej jak Insta360 Go, odczuwało się to, że ten lot już jest bardzo mocno zakłócony. Tak, tutaj rezerwa jest mocna i tutaj można wiele rzeczy zrobić w typowym kładzie 5-calowym i mamy wymienne optyki. Jeżeli nawet kamera nam się zniszczy, możemy za chwilę przepiąć kolejną, drugą i kontynuować nasz lot. To samo jeżeli chodzi o każdą część zamienną, jesteśmy w stanie nawet na miejscu sobie naprawić tego kłada, nie trzeba wysyłać do serwisu. I to, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest jedna z głównych cech, dla której ludzie nie kupują tego drona, a mianowicie możliwość naprawienia samemu. Jeżeli ktoś jest już w świecie FPV i wie, w jaki sposób zbudować drona, bo już zbudował jednego kłada, drugiego, trzeciego, wie, z jakich elementów się składa i wie, w jaki sposób jest w stanie sobie naprawić, bo ma zapasowy silnik, ma zapasowe ramię, ma antenę, ma wideotransmitter, ma odbiornik, ma flight controller, czyli kontroler lotu, czy ESC,
czy ma kamerkę FPV, czy śmigła, to wie dokładnie, jak naprawić takiego quada i zajmuje mu to naprawdę niedługo. W tym przypadku oczywiście pojawiają się coraz bardziej powszechnie części zamienne, ale nadal jesteśmy zdani na serwis zewnętrzny i na to, że DJI może nam zamknąć w każdej chwili dostęp do części. Jeżeli zniszczą nam się ramiona, już można coraz bardziej powszechnie dostać takie ramiona. Ale niektóre podzespoły niestety DJI rezerwuje, tak jak na przykład płytę główną, i z tym już jest ciężko. No i słuchajcie, główna cecha, która jest kluczowa, naprawdę kluczowa dla FPV, to jest nietrwałość. Ten quad zbudowany jest z tworzywa sztucznego, ten quad zbudowany jest z włókna węglowego. Tym zaliczyłem już glebę kilkadziesiąt razy, mógłbym powiedzieć, że około 30 razy, bo nawet nie liczę tego, ale jest to na porządku dziennym, że zahaczę o drzewo, gałąź, albo spadnę, czy nie wyjdzie mi manewr i zaliczę glebę faktycznie przy ziemię. Tak tutaj każda poważna kraksa wiąże się z tym, że mamy pęknięte ramiona. Albo jest to przy mocowaniu silnika w tym miejscu, drugie miejsce to jest mocowanie samego ramienia. W tych dwóch miejscach ramiona odpadają i to jest główna bolączka, ludzie się tego bardzo boją i dlatego podejście do FPV jest też nieufne, a szczególnie do tego quada. Jak jeszcze w krajach bardziej zasobnych ta relacja ceny do warunków życia i do dochodów jest w miarę korzystna, tak w Polsce jest średnio korzystna, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten cały komplet jeszcze z dodatkowymi akumulatorami może kosztować nas 6,5 plus do tego 1200, no to się robi prawie 8. Jeżeli dobierzemy Kera, to się nam robi prawie 10, więc to są już spore pieniądze jak za te możliwości, które mamy, a szczególnie za trwałość, której tutaj nie ma. I wyobraźcie sobie, że kupiliśmy tego drona, ćwiczymy na symulatorze, później nieszczęśliwie nam się po paru dniach on rozbija i mamy 2-3 tygodnie plus dodatkowe 600-800 zł, co najmniej stracone, czy 1000 zł na naprawę, więc nie dość, że nie mamy do dyspozycji urządzenia, to jeszcze nie mamy w portfelu przynajmniej kilkuset złotych. I to są te rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś rozważa, powinien wziąć to pod uwagę. Ja nie twierdzę, że on jest beznadziejny, bo on ma szereg świetnych cech, o których mówię w tym drugim filmie, o 10 cechach, które są na tak, jeżeli chodzi o tego drona. Natomiast ja myślę, że to jest też forma eksperymentu DJI i że z czasem będziemy mieli lepsze egzemplarze, ukażą się bardziej trwałe. Już nawet rama z włókna węglowego tutaj wiele by nam załatwiła, czy nawet możliwość wybrania dodatkowej opcji czy przebudowy go i zastosowania ramy właśnie dużo mocniejszej. Wiele spraw by załatwiła. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do tego drugiego epizodu i też do obserwowania na stałe tego kanału, bo dużo się tutaj dzieje i z czasem pewnie będę wprowadzał aktualizację tego filmu, bo wiadomo, że technologia się rozwija, są aktualizacje zarówno firmware'u, jak i produktowe. Warto o tym mówić też na bieżąco. Film jest aktualny w maju 2021. Jeżeli coś się od tego czasu zmieniło, to weźcie to pod uwagę, że nie wszystkie sprawy są stałe, a szczególnie w tej technologii, która tak bardzo szybko się zmienia. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Cześć!